czy ceny ropy naftowej nadal będą sprzyjać zwalczaniu inflacji? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. W połowie grudnia znaleźliśmy się blisko rocznego minimum, jeżeli chodzi o cenę ropy naftowej Brent, bo to minimum to było niewiele powyżej 70 dolarów za baryłkę. Czyli można powiedzieć, że ropa jest jednak bardzo tania, tak oceniasz? Ropa jest oczywiście relatywnie tania, biorąc pod uwagę to, co dzieje się od początku tego roku. Od początku tego roku jest to spadek o ponad 20%. No jest to związane z tym, że rynek nie dowierza temu, że będziemy mieli jakiś większy wzrost popytu w przyszłym roku, a dodatkowo jakby obawia się tego, że będziemy mieli nadpodaż, ponieważ produkcja ropy na całym świecie jest dosyć wysoka, nawet pomimo tego, że mieliśmy w tym roku już dwukrotne cięcie produkcji ze strony krajów OPEC+, a w przyszłym roku będziemy mieli kolejne cięcie produkcji właśnie ze strony tego zwiększonego kartelu, gdyż no, w listopadzie podjęto decyzję o tym, że będziemy mieli kolejne dobrowolne cięcie produkcji. No ale jak widać, rynek nie dowierza w to, że te dodatkowe cięcia produkcji jakoś zmienią tą obecną sytuację. Również rynek obawia się o to, że te dodatkowe cięcia niekoniecznie zostaną wdrożone przez poszczególne państwa, ponieważ są to dobrowolne cięcia. Oczywiście mieliśmy sytuację, w której Arabia Saudyjska i Rosja zdecydowały się na dobrowolne cięcia, no ale z drugiej strony w kartelu jest bardzo dużo jakby niechęci do tego, żeby rezygnować ze swojego udziału w rynku, więc rynek powątpiewa w to, że jednak dojdzie do tego cięcia produkcji, więc jest duża szansa na to, że przynajmniej na ten moment no w przyszłym roku albo będziemy mieli zbilansowany rynek, albo nawet doświadczymy lekkiej nadpodaży. Czyli Arabia Saudyjska nie osiągnie swojego celu, bo chciałaby, żeby ropa kosztowała powyżej 80 dolarów. No w tym momencie już cały kartel nieco zmniejszył te swoje oczekiwania co do cen i celuje w zakres od 70 do 80 dolarów za baryłkę, więc można powiedzieć, że na razie przynajmniej ten zakres jest spełniony. Oczywiście jakby trzeba mieć na uwadze to, że może dojść do faktycznego cięcia produkcji. Jakby będziemy obserwować dane w pierwszym kwartale przyszłego roku, bo przynajmniej na ten moment OPEC Plus zdecydował, że to dodatkowe cięcie produkcji będzie obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeżeli faktycznie produkcja spadnie dosyć wyraźnie, jakby sama decyzja dotyczyła 1 miliona baryłek na dzień dodatkowo, natomiast jakby realnie wydaje się, że może to być jedynie połowa z tego, ale jeżeli faktycznie dojdzie do tego cięcia produkcji, być może ten pierwszy kwartał przyszłego roku doprowadzi do lekkiego odbicia cen, ale jak widać najprawdopodobniej ryzyko 100 dolarów za baryłkę jest już za nami. A wpływ na inflację, bo tutaj trzeba uwzględniać jeszcze tak zwany efekt bazy. Oczywiście wpływ na inflację jest bardzo ważny i na razie wygląda to naprawdę bardzo dobrze pod względem walki z inflacją, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na te ceny paliw, które mieliśmy w zeszłym roku, no to było to zazwyczaj powyżej 6,50, 6,60. Teraz te ceny są minimalnie niższe i dodatkowo właśnie tak jak mówisz o tym efekcie bazy. W zeszłym roku od stycznia do marca mieliśmy jednak powolny wzrost cen paliw. Te ceny paliw sięgały 6,60, 6,80. Natomiast no na ten moment przynajmniej oczekuje się tego, że te ceny mogą nawet spadać, biorąc pod uwagę to, gdzie w tym momencie znajduje się cena ropy naftowej i gdzie znajduje się polski złoty, więc będzie szansa na to, że w inflacji zauważymy negatywny wpływ cen paliw w przyszłym roku, więc to może doprowadzić, że właśnie na początku wiosny będziemy obserwować inflację nawet rzędu 4 do 5% w Polsce.
O cenach ropy naftowej na świecie i ich wpływie na polską inflację rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam. Dziękuję również.